Na sekretarza obrad wyznaczam pana wiceprzewodniczącego Władysława Dryję. Proszę o stwierdzenie kworum. Proszę państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na sali sesyjnej obecny jest 21 radnych. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sesja ma moc uchwałodawczą. Czy są uwagi co do przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję porządku obrad? Bardzo proszę, pani prezydent. Panie przewodniczący, wysoka rado, drodzy mieszkańcy. Proszę o wniesienie do porządku obrad uchwały na druku numer 22 zmieniającą uchwałę Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Ruda Śląska na lata 2013-2015. Uchwała ta była procedowana na poprzedniej sesji, jednakże nie została przyjęta, a zgodnie z artykułem 229 ustawy o finansach publicznych wymaga zgodności wartości przyjętych w UPF-ie wraz z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli ta uchwała nie została przyjęta tego samego dnia, to może być jeszcze przyjęta w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. Jeżeli nie zostanie przyjęta, to Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuca uchwałę przyjętą na poprzedniej sesji, którym, jak pamiętacie państwo, były środki dla Straży Pożarnej i dla innych jednostek miejskich, w tym szkole numer 20, środki unijne. Dlatego bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, wprowadzenie tej uchwały. Jeszcze chciałam dodać, żeby radni nie mieli wątpliwości, zmiana kwot na lata 2013-2014 i następnych w UPF-ie staje się niezgodna z uwagi na wskaźniki. Jest to tylko uregulowanie wskaźników kwot na chwilę obecną. Przy każdej uchwale budżetowej ta uchwała też musi być zmieniona. Jeżeli państwo przyjmą do porządku obrad tą uchwałę, to prezentować ją będzie pani naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Aleksandra Zdorczyk. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Myszur. Panie przewodniczący, pani prezydent, proszę o przyjęcie na druku numer 20 i druku numer 21 porządku obrad oczywiście uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi na panią dyrektor przedszkola numer 21 i tak jak myśmy to procedowali, są dwa druki uchwał. Jedna pierwsza będzie procedować za bezzasadną i jestem tutaj przekonany, że ona zostanie podjęta, gdy później będę przedstawiał uzasadnienie, ale gdyby tak nie doszło, to będziemy później procedować druk numer 21 za zasadną. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Mucha, bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka rado. W imieniu Komisji Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej przypadł mi zaszczyt poproszenia Wysoką Radę o przyjęcia do programu dzisiejszej sesji uchwały w sprawie nadania księdzu doktorowi Krzysztofowi Bąkowi tytułu honorowego obywatela miasta Rudy Śląskiej. Druk, który jeżeli będzie przyjęty do programu, radni dostaną. Ja może tylko wkrótce powiem. Rada Miasta uchwala nadać księdzu doktorowi Krzysztofowi Bąkowi tytuł honorowego obywatela miasta Rudy Śląskiej. Paragraf 2. Akt nadania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy prezydentowi miasta. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie przewodniczący, jeżeli ta uchwała będzie procedowana, to o laudację będę prosił pana
radnego Witolda Hankę ze względu na mój głos i nieżyt dróg. Także myślę, że to pan doktor, pan radny Hankę wprowadzi i będzie godnie reprezentował Komisję Zdrowia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Tak. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Błąkała-Zawronek. Panie Przewodniczący, Państwo Wiceprezydenci, Szanowna Rado, ja chciałam prosić o zdjęcie projektu uchwały na druku numer 8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wczoraj na Komisji Budżetu rozmawialiśmy na temat tego podatku i byliśmy zgodni co do tego, żeby ten podatek został na dotychczasowym poziomie, czyli żeby nie przyjmować tej uchwały, a podatek zostałby na tym poziomie, który był w tym roku. Dziękuję. Czy państwo radni mają inne zgłoszenia? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Stania. Panie przewodniczący wraz z zastępcami, pani prezydent, Wysoka Rado, szanowni goście. Proszę o przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie rezolucji dotyczącej poparcia działań pani prezydenta miasta Ruda Śląska mających na celu wpisanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja i przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 18 budowanego wjezdniem ulicy Piastowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem komunikacji tramwajowej oddziałujących na okolicznych mieszkańców do nowego projektu spółki Tramwaje Śląskie S.A. z udziałem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. I nie widzę, panie przewodniczący, w porządku obrad zmiany uchwale, którą żeśmy podjęli w sprawie opłaty targowej. Mianowicie kosmetyczna zmiana, która miała ustalić nowe brzmienie pojęcia jest to, tak? 611. Wobec tego to, co przeczytałem, dziękuję bardzo. Czyli tylko wniosek o ujęcie, tak, w porządku obrad rezolucji. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś zgłoszenia co do porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń. Ja w kierunku prezydenta chciałbym zadać pytanie w związku z wnioskiem pani radnej Ewy Błąkały-Zawronek dotyczącej zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej podatków o wypowiedź organu wykonawczego w tym zakresie przed poddaniem pod głosowanie. Bardzo, bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja się przychylam do tego wniosku zgłoszonego przez panią radną Ewę Błąkałę-Zawronek w imieniu prezydenta miasta. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem dalszych zgłoszeń przystępujemy do głosowania poszczególnych wniosków zgłoszonych przez państwa radnych do dzisiejszego porządku obrad oraz przez organ wykonawczy. Jako pierwszy poddaję pod głosowanie projekt uchwały wyrażony na druku nr 22 i wniosek o ujęcie go w dzisiejszym porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych, za 22. Przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Kolejny wniosek złożony przez pana radnego Kazimierza Myszura. Jeżeli państwo radni pozwolą, będziemy procedować łącznie. Projekt uchwały wyrażony na druku 2021 łącznie rozpatrujemy. Składam wobec tego zapytanie, czy państwo radni wyrażają zgodę na ujęcie przedmiotowych projektów uchwały w dzisiejszym porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych, za 22. Stwierdzam, że przedmiotowe projekty będą procedowane w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Kolejny wniosek. Pani radna Ewa Błąkała-Zawronek zawnioskowała o to, ażeby z dzisiejszego porządku obrad zdjąć projekt uchwały wyrażony na druku numer 8. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za 19, przeciw 1, przy 2 głosach wstrzymujących. Stwierdzam, że przedmiotowy projekt uchwały nie będzie procedowany w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Teraz mamy jeszcze wnioski dwa. Wniosek związany z wynikami pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej przedstawiony przez pana radnego Jana Muchę. Projekt uchwały w sprawie nadania księdzu doktorowi Krzysztofowi Bąkowi tytułu honorowy obywatel miasta Ruda Śląska. Czy państwo radni wyrażają zgodę na wprowadzenie przedmiotowego projektu uchwały do dzisiejszego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych, 22 za. Przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany w trakcie dzisiejszego posiedzenia. W takim razie proszę Kancelarię Rady Miasta o odebranie przedmiotowego projektu uchwały, nadanie numeru drukowi i powielenie Państwu radnym. Rozumiem, że to jest projekt komisji. Panie radny, tak? Tam jest jeden podpis, dlatego od strony formalnej. Projekt komisji, tak. Tak. I pytanie i odpowiedź. Kolejny wniosek. Zgłoszony przez pana radnego Andrzeja Stanie dotyczący rezolucji. Czy przedmiotowy projekt uchwały... Jest wniosek, czy mamy tekst? Czy tekst jest w kancelarii? Wobec tego poddaję pod głosowanie przedmiotowy wniosek. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do dzisiejszego porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych, za 21, wstrzymujący 1. Wobec tego mamy taki stan faktyczny po decyzjach Wysokiej Rady. Wykreślamy punkt 6.2. Zmieniamy automatycznie numerację. Projekt uchwały wyrażony na druku numer 22 będzie rozpatrywany w punkcie 6.19, 6.20, 6.21 to druki numer 20.21. Następnie projekt uchwały będący autorstwa Komisji Zdrowia i projekt uchwały będący autorstwa Komisji Infrastruktury. Tak zaproponowany porządek poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za 21. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła porządek obrad dzisiejszej zwyczajnej sesji Rady Miasta. Przystępujemy wobec tego do realizacji kolejnych punktów. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres międzysesyjny. Bardzo proszę, pan prezydent, pani sekretarz. Pani sekretarz w imieniu pani prezydent.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. W imieniu pani prezydent chciałabym przedstawić sprawozdanie z realizacji zadań prezydenta w okresie międzysesyjnym. Tym razem okres objęty sprawozdaniem jest wyjątkowo krótki, dlatego tylko o trzech ważnych wydarzeniach. We wtorek w Miejskim Centrum Kultury już po raz ósmy ludzkie organizacje pozarządowe przyjmowały podziękowania za zaangażowanie w sprawy miasta i swoją całoroczną pracę. Podczas gali dziękujemy pozarządowcom. Wyróżnienia z rąk prezydent miasta i przewodniczącego Rady Miasta otrzymało 30 osób. Nagrodzonych zostało też 5 organizacji. Bardzo cieszymy się, że dzięki tym organizacjom realizowana jest w naszym mieście idea społeczeństwa obywatelskiego z korzyścią dla potrzebujących pomocy i wszystkich tych, którzy właśnie poprzez swoją działalność w organizacjach pozarządowych realizują swoje społeczne pasje. Wczoraj w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 zainaugurowała działalność przeniesiona tam ludzka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Przypomnę, że wcześniej biblioteka miała siedzibę w budynku jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Rudzie Śląskiej, a jej władze rozważały zamknięcie filii z powodu wysokich kosztów utrzymania, oczywiście władze biblioteki. Po otrzymaniu takich informacji rozpoczęliśmy starania o znalezienie odpowiedniego lokalu, który mógłby stanowić nową siedzibę dla Biblioteki Pedagogicznej. Finałem tych starań było zawarcie umowy użyczenia lokalu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej. Korzyści z tego rozwiązania są co najmniej dwie. Po pierwsze, Biblioteka Pedagogiczna zyskała większą ilość miejsc w czytelni, a drugą korzyścią niewątpliwą z tej lokalizacji jest to centralne usytuowanie na mapie Rudy Śląskiej. Ze względu na dojazd z różnych stron, z różnych części miasta, ta lokalizacja wydaje się być bardziej korzystna. I ostatnia informacja. Podczas niedawnego spotkania pani prezydent z mieszkańcami dzielnic Goduli i Orzegowa mieszkańcy otrzymali informację o zbliżającym się zakończeniu termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej. We wtorek odbył się odbiór techniczny tej sporej inwestycji, bo wartej aż 1 800 000 zł. W ramach tego zadania wymieniono stolarkę okienną i instalację centralnego ogrzewania w budynkach domu. Co istotne, inwestycja obejmowała również wykonanie instalacji solarnej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów dostarczania ciepłej wody dla mieszkańców, na potrzeby mieszkańców domu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do realizacji punktu 6 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwał. Jako pierwszy projekt uchwały wyrażony na druku nr 7. Bardzo proszę panią Annę Jastrzębską, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, o wprowadzenie do przedmiotowego projektu uchwały. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Uchwała wyrażona na niniejszym druku dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w Rudzie Śląskiej w roku 2014. Co do zasady, stawki te zostały podniesione w stosunku do tych, które obowiązują w roku bieżącym, o wskaźnik inflacji, czyli o 0,9%. Odczytam te stawki, wysokość tych stawek, jak one u nas będą się w przyszłym roku kształtowały. Więc stawka za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania tych gruntów, ewidencji gruntów i budynków będzie wynosiła od metra kwadratowego powierzchni 80 groszy w skali rocznej. Od gruntów pozostałych 40 groszy od metra kwadratowego w skali rocznej. W zakresie budynków lub ich części mieszkalnych 65 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
W zakresie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynków mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą 21 zł 34 grosze od powierzchni użytkowej od 1 metra kwadratowego. W zakresie budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł i 36 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Natomiast w zakresie budynków pozostałych 7 zł od metra kwadratowego. Za budowlę 2% od wartości. W niniejszej uchwale zrezygnowano z obowiązującego do tej pory różnicowania stawek podatku od nieruchomości z uwagi na powód formalny, ponieważ obowiązujące w chwili obecnej rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące udzielania pomocy de minimis obowiązuje jedynie do końca tego roku. W przyszłym roku, w roku bieżącym zostanie podjęte prawdopodobnie rozporządzenie nowe, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2014, które ma zastąpić to rozporządzenie, które obowiązuje w roku bieżącym. Natomiast rozporządzenie to jeszcze jest w fazie projektu i nie mamy wiedzy, kiedy zostanie podjęte. Dlatego sugerujemy, aby wstrzymać się na razie z podejmowaniem zapisów w tym zakresie i wrócić do tematu w przyszłym roku, kiedy już będziemy mieli przepisy unijne, które pozwolą nam zróżnicować te stawki zgodnie z tym, co Unia Europejska ustali. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Proszę pana Marka Wesołego, przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości o przedstawienie opinii do przedłożonego projektu uchwały. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Korzystając tutaj z możliwości, pozwolę sobie dwie kolejne. Jest możliwość kumulacji. Opinia Komisji Budżetu do projektu uchwały zawartym na druku numer 7 przed chwilą wprowadzonego przez panią naczelnik. Opinia jest pozytywna. 5 radnych brało udział w głosowaniu, 3 radnych za projektem, 2 radnych wstrzymało się od głosu. I druk numer 9, jako że druk numer 8 został zdjęty. Głosowało 5 radnych za wyrażeniem pozytywnej opinii, 3 radnych, 1 radny przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, więc opinia pozytywna w obu przypadkach. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Marek Kobierski. Panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja taką uwagę chciałem do tego projektu dać pod rozwagę wszystkich jeszcze tutaj głosujących. Szanowni państwo, w projekcie, w uzasadnieniu napisane jest co do kwot, że podwyżka będzie wynosić 0,9%, czyli o prognozę inflacji z lipca tego roku. Ja chciałem tutaj przytoczyć dane z Narodowego Banku Polskiego na temat inflacji w przyszłym roku. Przepraszam. Jest to prognoza ze strony Narodowego Banku Polskiego na rok 2014. Cytuję. W ostatnich miesiącach oczekiwania analityków sektora finansowego dotyczyły inflacji w horyzoncie 12 miesięcy. Pozostawały one zbliżone do celu inflacyjnego, kształtując się w październiku bieżącego roku na poziomie 2,2%. Ich prognozy inflacji średniorocznej w 2014 roku po nieznacznym obniżeniu się do 1,8% w sierpniu bieżącego roku wróciły w październiku bieżącego roku do poziomu z czerwca bieżącego roku, to jest 2,1%. Z kolei prognozy inflacji średniorocznej w 2015 roku utrzymają się od kwietnia bieżącego roku na poziomie 2,6%. Na podobne oczekiwania dotyczące inflacji średniorocznej w latach 2013-15 wskazują też wyniki ankiety makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego z września bieżącego roku. Mediana probabilistycznej prognozy zagregowanej na 2014 rok wynosi 2,1% na 2014, a na 2015 2,5%. Koniec cytatu. Tu chciałem jeszcze jedną informację przeczytać. Jest to cytat z opinii Rady Polityki Pieniężnej
do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 też Narodowego Banku Polskiego. I tutaj w punkcie pierwszym cytuję. Zgodnie z uzasadnieniem, z uwagi na utrzymującą się ujemną lukę popytową w gospodarce, presja inflacyjna w przyszłym roku pozostanie niska. Można oczekiwać zatem, że ze względu na umiarkowaną poprawę sytuacji na rynku pracy i w konsekwencji niską dynamikę jednostkowych kosztów pracy oraz ograniczoną presję popytową, inflacja najprawdopodobniej pozostanie w 2014 roku poniżej celu inflacyjnego NBP. W związku z powyższym, zdaniem Narodowego Banku Polskiego, pomimo poprawiającej się aktywności gospodarczej i wywołanego nią wzrostu wydajności pracy, inflacja może ukształtować się na poziomie niższym od 2,4% w przyjętym uzasadnieniu, z tym jednak, że podobnie jak w poprzednich latach, istotnym czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza pozostaje wzrost cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych. Szanowni Państwo, myśmy mamy w projekcie 0,9. Chodzi mi o to, żeby pomyśleć o tym, że nie 0,9, ale te 2%. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem podwyższania podatków, bo te 2% to jest, szanowni Państwo, w przypadku podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, to jest 40 groszy. Teraz 20 niecałe, a tak byłoby około 40 groszy. Szanowni Państwo, dlaczego tak? Dlatego tak mówię, nie chcę podwyższać podatków, ale chcę na to spojrzeć realnie. Za 2 lata będziemy płacić 80 groszy podwyżki. Dlaczego? Dlatego, że będziemy równać do inflacji, a w 2015 jest też powiązana 2,5%. Więc szykujemy sobie za 2 lata podwyżkę dość porządną. Przypominam przykład wody. Też nie była podwyższana przez 2-3 lata. Potem podwyżka była ponad 20%. Tutaj podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców. Teraz fajnie, robimy prezent na rok wyborczy. Wszyscy będziemy mieli sukces, bo nie podnieśliśmy podatków. Poniżej inflacji nawet. Ale za 2 lata szykujemy naszym następcom, no, niezły pasztet, szanowni Państwo, bo będzie trzeba szukać pieniędzy, a potem podwyższać podatki dość drastycznie. Samo podwyższenie do wtedy do wysokości inflacji to będzie do tych około 2,5%, więc 1,5%. 1,5% to już jest, szanowni Państwo, 40 groszy niecałe, więc tutaj daję to pod rozwagę. To nie jest mój jakiś projekt, ale pod rozwagę Wysokiej Rady, żebyśmy podeszli do tego pragmatycznie, a nie teraz zrobili niespodziankę, a za 1,5 roku może część z Państwa, może następni radni będą mieli orzech do zgryzienia dość trudny. A my teraz wyjdziemy z chwałą, bo 0,9%, niecałe 20 groszy. Mieliśmy ten pasztecik na początku kadencji, więc ja nie życzę go nikomu innemu. Nie wołam do podwyżki podatków, ale do realnego podejścia według wskaźnika inflacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Bardzo proszę, pan radny Jakub Wyciślik. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado. No dziwię się strasznie Panu Przewodniczącemu Kobierskiemu. 20 lat już tu jestem, ale takiego wystąpienia jeszcze nie było, żeby ktoś zaczął majstrować, powołując się na jakieś dziwne opinie banków, zespołów. Przywołajmy tu jeszcze z 5 banków różnych i opinie różnych fachowców od prognozowania podwyżek lub obniżek. Drodzy Państwo, ja wiem, że Pan Przewodniczący Kobierski ma mieszkanie 60-metrowe i płaci 55 groszy za miesiąc albo parę złotych. Popatrzmy jednak na tych, którzy tworzą miejsca pracy, którzy zatrudniają, którzy tworzą budżet tej gminy i popatrzmy, ile to jest, jak ktoś ma 300, 400, 500 i 1000 metrów, bo tam zatrudnia ludzi. I tam tworzy to, co stanowi o bogactwie tego miasta. Drodzy Państwo, jak władza, projekt prezydenta. To jest projekt
tej osoby, która tworzy budżet, która ustawia sobie pewne dochody w budżecie, jest taki i nie inny. I on oscyluje lub jest równy temu, co oficjalnie mówi ustawa o podwyżce. Jest taki, a nie inny. Nie majstrujmy przy tym, bardzo was proszę, bo narażamy się tym wszystkim, którzy w tym mieście coś robią. To nie tylko mieszkają w tym mieście, w mieszkaniu takim czy innym, ale coś robią, coś tworzą. Narażamy się przedsiębiorcom, proszę państwa. I to jest bardzo źle. To miasto już od dawna naraża się przedsiębiorcom. Mamy ciągle pretensje do tego, że ktoś robi coś tam, coś źle, coś na jakiejś dziwnej ulicy, coś blisko centrum, coś, co nie podoba się temu lub tamtemu. Róbmy wszystko, żeby to miasto nie było miastem dla przedsiębiorców niedobrym, żeby Ruda Śląska nie uchodziła za miasto, które nie kocha przedsiębiorców, bo wtedy nic nam nie pomoże. Wtedy podatek za psy, nawet gdybyśmy zrobili 500 zł za psiaka, nam nie pomoże. Popatrzmy sobie na tych ludzi, którzy płacą najwięcej tego podatku. Jestem zdecydowanie przeciwny majstrowania przy tego typu podatkach, bardzo istotnych dla przedsiębiorców. Pamiętajmy, że to drugie obciążenie po ZUS-ie. Drugie obciążenie po ZUS-ie. Podatki to jest inna sprawa. Podatki, które płacimy w formie PIT-u czy CIT-u. Drugie obciążenie przedsiębiorców to są podatki od nieruchomości. Prosiłbym, żebyśmy nie majstrowali i utrzymali to, co prezydent w swoim projekcie wyznaczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. W trybie ad vocem wiceprzewodniczący Marek Kobierski. Panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rado. Szanowny, drogi radny Jakubie Wyciślik. Ten jakiś tam bank to jest Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, który określa rynek finansowy w Polsce i wpływa na niego dość intensywnie. I to jest opinia tej Rady do budżetu państwa na rok 2014. Z całym szacunkiem dla Rudy i nas mieszkańców, budżet państwa chyba też jest naszym budżetem. Więc opinia zatwierdzona przez prezesa i 9 członków mianowanych przez prezydenta, senat i sejm, fachowców od ekonomii, profesorów, najniżej doktorów, jest ważną opinią na podstawie innych badań analitycznych. To nie jest jakiś tam byle bank. To jest bank, który kreuje politykę fiskalną naszego państwa i politykę monetarną. To jest odpowiedzialny za stopy procentowe, za jakość złotówki i nie jest to byle jaki bank. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to a propos mojego 60-metrowego mieszkania, jest 160-metrowe i nie chodzi mi o mieszkanie, a chodzi mi o kwestie przedsiębiorców, ponieważ drogi radny Jakubie Wyciślik, szanowni państwo, też prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam 4 osoby i płacę podatki, płacę ZUS-y i też, można powiedzieć, męczę się jak inni przedsiębiorcy w tym mieście. Ale patrzę trochę realnie. Lepiej dać teraz troszkę więcej niż za rok dać kupa więcej. Tak jak było z wodą. To nie jest, że my tutaj dziubiemy kogoś, zbieramy komuś. Realnie podchodzimy do inflacji. Realnie. A nie tak jak mi pasuje, że tak powiem za chwilę. I jeszcze jedna rzecz. Ja mam taki apel, szanowni państwo, bo to się dzieje od znowu kilku sesji. Widzę i do mnie, i do innych jeszcze radnych. Zostawmy sobie osobiste wycieczki. Liczenie metrów mieszkania. Bo ja już kiedyś apelowałem, nie zaglądajmy sobie w pierzyny. Także czy ja mam 60 czy 160 metrów, ja uczciwie za to płacę. I płaca też podatki. A tutaj występuje w kwestii merytorycznej, wysokości stopy procentowej, inflacji, podwyżki. I co ma do tego moje mieszkanie? Szczerze zapytam. Także szanowni radni, zostawmy se rzeczy prywatne, bo wiecie co, robi to się jakieś, no nieprzyjemne, nieprzyjemne, naprawdę. Są oświadczenia majątkowe. Więc tam niech se każdy sprawdzi, co kto ma i niech się tym zajmie. A tu mówmy o merytoryce. Ja mówię o
opinii Rady Polityki Pieniężnej, instytucji szanowanej, cenionej przez wszystkich, od pana prezydenta Komorowskiego począwszy, myślę, że po innych radnych, takich zwykłych, szeregowych jak ja, którzy uważają, że jest to coś ważnego. Mówię o wysokości stawek, o przykładach, a nie o moim czy nie moim mieszkaniu. I jest to jeszcze, tak mówię, no niestosowne, bo też prowadzę działalność gospodarczą i muszę płacić też podatki. I też prowadzę ją w lokalu, który jest moją własnością, za który muszę płacić podatki. I mam tą świadomość, że no teraz fajnie, bo zapłaca mniej. Ale za rok przyjdzie następna rada, no i kto będzie winny? Ci, co sobie obniżali te podatki i jechali z tym w dół, bo jest przyszły rok rokiem wyborczym. To ja wolę powiedzieć wprost, 2,5% za inflacja, niż za rok się chwalić, że ha, wybierzcie mnie, bo ja mu podatków nie podwyższą. Uczciwości troszkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Marek Wesoły. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, zaproszeni goście. Nie można odbierać merytoryki wypowiedzi pana Marka Kobierskiego. Jest to jego zdanie. Gdyby się głębiej zastanowić nad tym, również z punktu widzenia biednego miasta Ruda Śląska, to nie jest bez logiki. Ale to jest kwestia poglądów. Ja mówiłem o tym na poprzedniej sesji. No, ile radnych, ile głów, tyle może być pomysłów na realizację polityki dla miasta. Ja nie do końca zgadzam się z tą opinią pana Kobierskiego, ale nie do końca zgadzam się też z opinią Jakuba Wyciślika. I myślę, że tak powiem przysłowiowo, że pies pogrzebany jest gdzieś po środku. Podam przykład. Decydujemy się w tej uchwale na podwyżkę podatków o 0,9%. Proszę zauważyć, że w jednej uchwale mamy różne podatki. Mamy podatki, które dotyczą przedsiębiorców. Tu zgadzam się z Jakubem. Mamy też podatki, które dotyczą zwykłych mieszkań, czyli gruntów. I podaję ten przykład. Prowadzimy politykę w mieście, w której to politycy decydujemy się na sprzedawanie mieszkań. Bardzo dobra polityka. Nawet sprzedawanie mieszkań z dużą bonifikatą, tak? Czyli taką politykę przyjmujemy, że chcemy, żeby byli właściciele. To jest bardzo dobre działanie miasta od wielu lat. To widać, że nasze domy, osiedla, gdzie powstają wspólnoty, zaczynają dbać. I tutaj zrobię dygresję do siebie. Dla mnie podwyżka tego podatku od mojego mieszkania, które wykupiłem z bonifikatą, o 3%, ja się z tym pogodzę. Miasto dla mnie już zrobiło dużo. Pozwoliło mi wziąć w moje ręce moje własne mieszkanie. I podwyżka z 55 zł na 58 dla mnie nie jest tragiczna. Przypuszczam, że dla wielu mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy mają mieszkania o wielkości 60 metrów, też nie byłaby tragiczna. I nie o to idzie walka. Walka idzie o podatki, które, powiedziałbym, są prorozwojowe dla miasta. I tutaj wchodzimy w podatki dla przedsiębiorców. I tu jestem zdania takiego, jak przedstawiał tutaj Jakub Wyciślik, a nawet więcej. Ja nie głosowałem za zdjęciem uchwały o podatku od środków transportu. Bo rzeczywiście na Komisji Budżetu była szersza dyskusja w temacie tych podatków i można się było dowiedzieć, że Ruda Śląska te podatki od środków transportu ma jedne z wyższych w porównaniu do miast, które nas otaczają. W niektórych przypadkach nawet o raz tyle. I tu by było warto, Jakubie, powalczyć o to, żeby pomóc przedsiębiorcom. Oni na to czekają i to są realna pomoc. Pomoc przedsiębiorcom, że ja im dzisiaj powiem, kochani przedsiębiorcy, ja wam teraz pomogę, ja wam podwyższę o 0,9, a nie o 2. Proszę państwa,
Pomoc przedsiębiorcom będzie wtedy, kiedy my taką uchwałę podatkową właśnie, Jakubie, idąc twoją myślą, będziemy w niej grzebać. Będziemy w niej grzebać i będziemy ją konstruować w ten sposób, że podatki, które mogą pomagać powstawaniu miejsc pracy, będziemy coś z nimi próbować robić, a podatki, które zasadniczo są złotówkowe, półtora złotówkowe, wzrost w poprzednim roku, czy tam dwa lata temu, to było, nie wiem, z 50 chyba 2 na 55 zł, jeśli chodzi o 60 metrów mieszkania. Ale ruchy, które pomagają przedsiębiorcom, to nie jest ta podwyżka o 0,9, bo to w rzeczywistości jest podwyżka. I jasne, że możemy dzisiaj stanąć przed przedsiębiorcami i powiedzieć, no cieszcie się, że my wam nie podnieśli o 2, jak proponuje pan Kobierski, albo o 5. No się cieszcie. No i może oni się i będą cieszyć. Ale nie róbmy z tego sztandaru, bo w rzeczywistości podnosimy o 0,9. A w przypadku tych środków transportu, to można się było zastanowić, czy czasem nie obniżyć w niektórych miejscach, nie mówię wszystkich, ale w niektórych miejscach, tam gdzie nie jesteśmy konkurencyjni dla innych miast, w dół. I to jest pomoc dla przedsiębiorców, to jest krok. To jest krok. Co więcej, gdyby wyliczyć tą uchwałę podatkową od środków transportu, to okazuje się, że taki ruch dla przedsiębiorców stosunkowo niewiele kosztowałby miastu. A mógłby być bardzo pomocny dla przedsiębiorców. I tu namawiam wszystkich przedsiębiorców i tych, którzy chcą być adwokatami przedsiębiorczości, aby ich było jak najwięcej w tym mieście, żeby właśnie tego typu propozycje składali i tego typu myślenie mieli. Propozycja, pani prezydent, jest 0,9. Jeśli taka jest propozycja, jestem w stanie ją poprzeć, bo to jest propozycja, która standardowo w miastach jest czyniona. 0,9% mówimy o inflacji. Z reguły często się podnosi te podatki o inflację. Często też ze względów politycznych rezygnuje się z podnoszenia tego podatku. Dla ciekawości też państwu radnym powiem, że w rzeczywistości nasz podatek z tej uchwały w stosunku do tego, co ustawa przewiduje, czyli co zakłada ustawa, że nie może być wyższy niż, naprawdę jesteśmy poniżej kreski i jako rada, jako miasto możemy powiedzieć, że to nasze sprawowanie jest przyjazne dla mieszkańców. Jest przyjazne dla mieszkańców, bo my jesteśmy dosyć mocno poniżej tego maksimum, które miasta mogłyby uchwalić. Więc jest to przyjazne. Ale uchwałami podatkowymi moglibyśmy bardziej dawać impulsy, dawać kierunki. Tu decydujemy się na taki krok. Ja to poprę, bo wydaje mi się, że jest to pewien konsensus, a ta moja wypowiedź tylko w takim temacie, że był taki zarzut jeden do drugiego, a każdy jednak troszeczkę racji z panów w swoich wypowiedziach miał. I myślę, że zawsze gdzieś tam jest środek, każdego trzeba wysłuchać, przemyśleć i wtedy dopiero głosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan wiceprzewodniczący Władysław Dryja. Panie przewodniczący, pani prezydent, państwo prezydenci, szanowni radni, szanowni goście. Powiem tak, my tutaj mówimy tylko 0,9%. Co to jest? Pikuś. Ja bym się zgodził z tym, ja bym też to poparł, ale jakby to poszło na podwyżki na przykład do personelu pomocniczego, ja rozmawiam z ludźmi, przychodzą do mnie, czy w szkołach, czy w domach kultury, czy w przedszkolach. Proszę państwa, tam pensja brutto jest 1600 zł. Na rękę dostają 1100 zł. No ale co to jest do was 0,9%? Ja bym się zgodził. Jakby oni też dostali te 0,9%. Dlaczego żaden nie mówi, żeby ci pracownicy dostali 0,9% zgodnie z inflacją? Dlaczego tego żaden im nie podnosi? Zadajcie sobie pytanie. A my tutaj... O czym my w ogóle mówimy tutaj? Wobec powyższego ja się wstrzymię nad tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania listy.
tych mówców. Bardzo proszę, pani naczelnik Jastrzębska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam wypowiedzieć się w kwestii wskaźnika inflacji i stawek maksymalnych, ponieważ pan radny Marek Kobierski mówił tutaj o wskaźniku inflacji na poziomie 2,2%, z czego wynika to 0,9%. 0,9 jest to wskaźnik inflacji, który jest brany pod uwagę przez ministra finansów w momencie, kiedy podnosi stawki maksymalne na przyszły rok. I właśnie te stawki maksymalne, które obowiązywały w roku bieżącym, które obowiązują w roku bieżącym, na rok przyszły zostały podniesione o wskaźnik inflacji, czyli o 0,9%. I też dlatego właśnie taka decyzja została przez panią prezydent podjęta, żeby nasze stawki były podniesione o ten wskaźnik inflacji. Natomiast decyzja należy do Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za 15, przy 6 głosach wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. 6.2. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadanych psów. Bardzo proszę, pani naczelnik Anna Jastrzębska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały zawarty na tym druku dotyczy wprowadzenia w mieście Luda Śląska na rok 2014 opłaty od posiadania psów. Z racji tego, że opłata ta nie jest opłatą obowiązkową, a dobrowolną, Rada Miasta może, ale nie musi taką uchwałę podejmować. Jeżeli chcemy, żeby w roku następnym również w Rudzie Śląskiej była pobierana opłata od posiadania psów, musimy taką uchwałę podjąć. Uchwała ta jest na poziomie stawka opłaty od posiadania psa została tutaj podana na poziomie niezmienionym w stosunku do roku bieżącego. Jedyna zmiana, jaka w tej uchwale została uczyniona, to zmiana w określeniu inkasentów. Zostały zmienione nazwy spółdzielni mieszkaniowych bądź spółek mieszkaniowych z uwagi na to, że nazwy te się po prostu zmieniły. Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Wysoka Rada poznała opinię Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pan radny Józef Osmenda. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo prezydenci, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. Temat zawsze na czasie i w odbiorze, może powiem, większości mieszkańców, temat drażliwy. Psy, pieski, o kotach czy innych stworzeniach nikt nie mówi. Ja nie będę już teraz mówił, czy te 60 zł to jest właściwe, czy nie. Jeżeli jest taka propozycja, to niech jest 60 zł. Ale z drugiej strony mam apel do tych, którzy mnie oglądają z drugiej strony kamer, a są właścicielami piesków, żeby każdy obowiązkowo po swoim piesku posprzątał i niech ktoś nie zwala, że nie ma kubów na odchody, bo są zawarte umowy pomiędzy firmami wywożącymi śmieci a administratorami zasobów mieszkaniowych, że te odchody w woreczkach do tego przystosowanych można wrzucić do śmietnika. Do tych odpadów, które są biodegenerowalne. I korzystając z tego, że jestem tu przy głosie, w zasadzie nie pytanie, a uwaga do Wydziału Ochrony Środowiska, ponieważ w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej brak jest woreczków na psie odchody. Czy, teraz to już moje jest takie dociekanie, z tego powodu, że chipujemy, nie mamy środków na woreczki, czy jest to chwilowa przerwa, czy jednak są te woreczki, a jest to jakieś chwilowe nieporozumienie między danym administratorem a naszym wydziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Władysław Dryja.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Ja bym chciał wiedzieć, na jakim etapie jest chipowanie w naszym mieście, bo to uzależniam od głosowania, czy będę popierał tą uchwałę, czy nie. Proszę o odpowiedź, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji na tym? Bardzo proszę. Pani radna Beata Drzymała-Kubiniok. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. No ja jak gdyby nawet nie wypada mi nie zawierać głosu, aczkolwiek przywołuję w myślach tąże uchwałę podejmowaną w zeszłym roku, no kiedy między innymi otrzymałam list od mieszkańców, którzy no byli jak gdyby zdruzgotani tym, że ja akurat poparłam tąże uchwałę. I w tym roku też oczywiście ją mimo tego no nieprzyjemnego listu poprę. Dlatego, że zaznaczę przede wszystkim, że ta górna granica tej opłaty no jest o wiele wyższa niż ta, którą proponuje Pani Prezydent, bo wynosi 119 zł i 93 grosze. U nas ta opłata ma wynosić 60 zł i tak naprawdę te 60 zł to jest opłata bardzo niska. Odnosząc się między innymi do chipowania w momencie, kiedy poszlibyśmy ze swoim psiakiem zaczipować go do jakiejkolwiek lecznicy, to za ten zabieg zapłacilibyśmy co najmniej 55 zł w niektórych lecznicach, dużo, dużo więcej. Na dzień dzisiejszy nasi mieszkańcy mogą to dzięki no, życzliwości miasta wykonać nieodpłatnie i bardzo chętnie z tego, co mi wiadomo, z tego korzystają i bardzo są z tego tytułu zadowoleni. A tak ogólnie co do opłaty od psa, my bardzo często ludzi, którzy odbierają od nas zagubione zwierzęta, pytamy, czy ta opłata jest uiszczona. Bo jest to taki troszeczkę dla nas pewien wyznacznik. No bo jeżeli ktoś nie posiada 60 zł, które wpłaca no, za to, że tego pieska posiada, między innymi te pieniążki są też przeznaczone na utrzymanie schroniska, ale też między innymi na to, aby można było sobie pobrać w administracji mieszkaniowej woreczki do zbierania psich kupek. Jeżeli ktoś nie ma tych 60 zł, no to wyobraźmy sobie, no jak traktuje swoje zwierzę, bo na dzień dzisiejszy usługi weterynaryjne tak naprawdę są dosyć, a może nawet bardzo drogimi usługami. Zwierzę trzeba zaszczepić, zwierzę trzeba odżywiać. W momencie, kiedy to zwierzę zachoruje, trzeba ponieść pokaźne koszty związane z jego leczeniem. Jeżeli kogoś nie stać na posiadanie zwierzaka, no to niestety, ale dla dobra tego zwierzęcia powinien zaniechać takiej decyzji. I no niestety, może dla niektórych osób przykre będzie to, co powiem, ale w zachodnich krajach nie istnieje problem bezdomności zwierząt. Między innymi dlatego, że są tam dosyć wysokie podatki od posiadania tych zwierzaków i ludzie, tak mi się wydaje, zanim podejmą decyzję o tym, czy wziąć pod swój dach zwierzę, czy nie, naprawdę no, myślą nad tym i rozważają. Nie tylko biorąc pod uwagę aspekt tego, że no, jest to wielka przyjemność, wielka frajda, ale również potężny obowiązek i myślę, że wszyscy przyjaciele zwierząt biorą to pod uwagę, że posiadanie zwierzaka to jest duży obowiązek, również finansowy, duża odpowiedzialność, a wydanie 60 zł to naprawdę nie jest majątek dla kogoś, kto lubi zwierzęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Marek Kobierski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie, czy są jakieś dane przedstawiające, ile szacunkowo procent osób posiadających pieski wpłaciło ten podatek i jaka to kwota, którą żeśmy uzyskali w budżecie za te pieski? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać? Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Władysław Dryja. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Proszę Państwa, ja nie ukrywam, że mi leży na dobru każde zwierzę, nie tylko pies, bo tu ciągle mówimy tylko pies i za tego psa za karę trzeba płacić. Tak jak tutaj kolega Osmenda wspomniał, są koty, są papugi, są inne jeszcze zwierzęta, które są w tych domach. No i są nieopłacane i wychodzą też na zewnątrz, bo są i kuny i inne i na paskach z nimi chodzą, też się załatwiają i za te rzeczy się nie płaci, a za psa trzeba płacić. I znowu teraz taki problem, że gdzieś na zachodzie przytacza się nam, jak jest na zachodzie. Nie patrzmy tam, jak jest na zachodzie, patrzmy, jakie są realia u nas. I znowu powiem, są ludzie starsi, którzy mają niskie emerytury. Do niego 60 zł to jest dużo. Może dla nas jest mało. Co to jest? 60 zł pikuś. Tak? Ale do nich to jest dużo 60 zł. A nie jeden ma jednego przyjaciela. Przyjaciela psa. Bo jest osobą samotną. No i co z tym zrobimy? Też go będziemy obciążać. A tak jak kolega Marek tutaj zadał pytanie, ile miasto na tym zarabia? Ile pieniędzy z tego ma? Bo naprawdę, jeżeli to są groszowe sprawy, odpuśćmy sobie to. Bo ja uważam, że tutaj jakby te osoby starsze, które rzeczywiście są samotne, potrzebują tego zwierzaka, potrzebują tego przyjaciela, dopóki ten problem nie będzie uregulowany w 100%, ja uważam, że ta opłata jest niepotrzebnie pobierana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Wesoły. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Rozgorzała dyskusja. Chciałem też zabrać głos w tej dyskusji. Nie podzielam tezy Pani Radnej. Uważam, że mamy wielu miłośników zwierząt, których nie trzeba strofować opłatą 60 zł do tego, żeby oni wiedzieli, że muszą nakarmić, zaszczepić, iść do weterynarza. Oni to wiedzą i robią to. Owszem, jest część ludzi taka, która nie dba o te zwierzęta, ale to ci ludzie również nie płacą za te psy tego podatku. Taka jest sytuacja, moim zdaniem. A ja bym bardziej poszedł w taką merytorykę. Pogłębię to pytanie pana wiceprzewodniczącego Kobierskiego, bo w momencie podejmowania takiej uchwały byłoby dla mnie ciekawe to, ile rzeczywiście pozyskamy środków, czy pozyskaliśmy środków w zeszłym roku z tytułu tego podatku. Ile wydaliśmy z budżetu miasta na ewentualne działania, które dotyczą niejako też tego podatku, czyli schroniska, chipowanie, na które zdecydowała się Rada w zeszłym roku. W tym roku nam to chipowanie odejdzie, więc jakaś kalkulacja tego, ile w tym roku w budżecie planujemy dochodu po stronie tego podatku i ile będziemy mieli wydatków. Bo mnie bardziej nie tyle to strofowanie tych ludzi interesuje, a to, że miasto Ruda Śląska jest miastem wszystkich mieszkańców. Tych, którzy mają psy i tych, którzy tych psów nie mają wspólnie. Wiadomo, że trzeba też pewne prace porządkowe prowadzić i miasto to robi. I w związku z tym tutaj powstają pewne koszty i też trzeba działania robić. To ewentualnie mogłoby być dla mnie wytłumaczeniem opodatkowania i myślę, że w państwach zachodu to jest powód, dlaczego płaci się za posiadanie psa. No bo stwarza się na zewnątrz dla tych ludzi, którzy nie mają psa, pewne działania, które trzeba usunąć, tak? Nie będę tutaj przytaczał dokładnie. Dlatego mnie interesowałoby przed podjęciem tej uchwały konkretna odpowiedź na to,
ile w budżecie było w zeszłym roku, ile żeśmy wydali, przychód, rozchód, ile plan budżetu przewiduje w tym roku i ile zaplanowaliśmy na wydanie na ten cel i to na pewno nam ułatwi zadanie. Dziękuję bardzo. Momencik, bo wszyscy Państwo się zgłaszacie. Pani radna Beata w trybie ad vocem chciała? Tak, bardzo proszę. Pani radna Beata Trzymała-Kubiniok. Ja od następnego punktu powrócę do czasu regulaminowego. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Przede wszystkim ja absolutnie nie miałam zamiaru strofować mieszkańców i nie to jest moją intencją ani mojej wypowiedzi, ani mojej myśli. Tu nie chodzi o strofowanie kogoś, natomiast chodzi o to, że tak naprawdę to jest tak, że te osoby, które wykazują się, ja to obserwuję od 20 lat, te osoby, które wykazują się troską o swojego zwierzaka i ogólnie o dobro zwierząt, tak naprawdę wpłacają te 60 zł. Natomiast odpowiadając tu jeszcze panu radnemu Dryi, ja sądzę, że w momencie, gdyby się naprawdę zdarzyło, że jest jakaś starsza osoba, która ma problem z taką opłatą, to nie wierzę, że w momencie, gdyby się nie zwróciła z prośbą o zwolnienie z tej opłaty, to na pewno z tej opłaty zostałaby zwolniona i budżet miasta na pewno by na tym nie ucierpiał. Natomiast no, chciałam przywołać jeszcze taki fakt, bo w momencie, gdybyśmy w zeszłym roku zrezygnowali z tej opłaty, bo też toczyliśmy dyskusję na ten temat, to być może w tym roku nie udałoby się wprowadzić akcji chipowania zwierząt, więc no, pomyślmy też pod tym kątem, że te pieniążki, które my w jakiś sposób pozyskujemy, tak naprawdę potem możemy wydać dla dobra zwierząt i dla rozwiązania pewnych problemów związanych z utrzymaniem zwierząt w aglomeracji miejskiej. Wiemy, że na przykład w tej chwili pilotażowo będzie również budowany wybieg dla psów w parku dworskim. No, jeżeli chodzi o chomiki, papugi i koty, no, taki wybieg, dajemy na to, nie jest potrzebny. No, zwierzęta są specyficzne. Psy są specyficznymi zwierzętami. Żyją no, w pewnej symbiozie z nami ludźmi i ich utrzymanie jest no, nieco kosztowniejsze niż innych zwierząt, wiąże się z określonymi problemami. Jesteśmy a poza tym przy projekcie uchwały dotyczących opłat od posiadania psów. A poza tym tych zwierząt mieszkańcy posiadają po prostu najwięcej i z tego względu powstaje też dużo tak burzliwych problemów, jakie w tej chwili omawiamy. I chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, o której zapomniałam poprzednio. Zwierzęta adoptowane ze schroniska, jak zawsze zresztą, są z tej opłaty zwolnione. I myślę, że to też jest bardzo istotne, bo większość osób, które naprawdę wykazują się empatią w stosunku do zwierząt, posiada właśnie zwierzaki ze schroniska i te osoby tej opłaty wnosić nie muszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Witold Hanke. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Powiem, kolega Marek Wesoły troszeczkę mnie tutaj wyprzedził, bo zadał pytanie, które też mi tutaj się pojawiło. W jaki sposób wykorzystujemy te pieniądze, które wpływają? No bo wiadomo, że w związku z tym, że jak się wychodzi z rybą na spacer, to zasadniczo się nie zostawia takiego bajzlu, jak niektórzy mieszkańcy niestety ciągle zostawiają, wychodząc ze swoim pupilem na spacer. Koty załatwiają się do kuwety, ptaszki wiadomo na dnie klatki, coś tam zostawiają trochę na śmiecią, ale to spoczywa na tym posiadaczu konkretnego zwierzątka. Wracam do piesków, panie przewodniczący, żeby mnie pan nie upomniał. Cieszy mnie ta troska o to, aby tutaj ulżyć osobom, które
powiedzmy, no nie są w stanie ponieść pewnych kosztów, aczkolwiek powiem tak, te osoby zwykle są w stanie ponieść te koszty i tak jak Beata tu powiedziała, te osoby są w stanie wykupić lek dla psa albo zapłacić za jego weterynarza, a zrezygnować ze swoich. W związku z tym na pewno to obciążenie, które rzeczywiście może nie jest aż tak duże, ale pokrywa pewne działania gminy, o które proszę, żeby tutaj znowu je jeszcze raz przypomnieć, te osoby to zapłacą. Natomiast chciałbym również, aby w tym momencie przypomnieć o zwolnienia, w których momentach, w których przypadkach posiadacze psów są zwolnieni z opłat, bo ile sobie dobrze przypominam, to jest tam pewna grupa osób w pewnym wieku, nie wiem, czy to już nie jest 65 lat, na pewno osoby niedowidome, psy przewodnicy tutaj posiadający, na pewno osoby niepełnosprawne, kiedy pies jest wykorzystywany do terapii, psy w gospodarstwach. Jeżeli coś pominąłem, ja bardzo proszę, aby przypomnieć, jaka jest grupa tych osób, które z tego podatku od posiadania psa są zwolnione. Dziękuję.